Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Ten odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Bellona. Norbert, wykorzystując to, że od jakiegoś czasu na naszym rynku wydawniczym znajduje się już pozycja pana Jarosława Wojtczaka Las Argoński, chciałbym, żeby ta książka była pretekstem do naszej rozmowy o udziale armii amerykańskiej w I wojnie światowej. To nie znajduje się w powszechnej narracji i właśnie chciałbym wyciągnąć dzisiaj na światło dzienne ten wątek. Masz rację, Kamilu. W ramach znanej serii Historyczne bitwy wydawnictwa Bellona pan Jarosław Wojtczak opublikował książkę Las Argoński 1918, książkę opowiadającą o walkach zasadniczo pierwszej armii amerykańskiej w Szampanii, to jest taki obszar północno-wschodniej Francji, opisującą bitwę, operację, jaką pierwsza armia USA stoczyła jesienią 1918 roku, a jednocześnie ta bitwa, ta właściwie operacja, bo w trakcie działań bojowych Amerykanie nawet w grupę armii się przekształcili, bo obok pierwszej armii stanęła druga armia amerykańska. Ta operacja, ta bitwa jest dla autora okazją do szerszego przedstawienia narodziny współczesnej potęgi wojskowej Stanów Zjednoczonych. I tak może najpierw tytułem kilku słów o samym autorze, o panu Jarosławie Wojtczaku. To dla czytelników serii Historyczne bitwy, osoba bardzo znana i ceniona, amerykanista, a przede wszystkim indianista, specjalista od historii obu Ameryk, a w szczególności od historii Indian północnoamerykańskich, autor aż 20 książek tylko z serii Historycznych bitew, prawie wszystkie te książki poświęcił on różnym zagadnieniom militarnym z obszaru obu Ameryk. Więc jest to bez wątpienia osoba doskonale zorientowana w temacie, bo jak pisze o Amerykanach, to wie, o czym mówi, o czym pisze. Rzecz bardzo charakterystyczna i to nawet czytając książkę o armii amerykańskiej w Europie w 1918 roku, bo o tym jest właśnie Las Argoński 1918, często w tej książce pojawiają się wątki indiańskie, to znaczy mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Indianie zostali również w niewielkich ilościach, ale wcieleni do US Army w I wojnie światowej i walczyli we Francji przeciwko żołnierzom cesarstwa niemieckiego, walczyli przeciwko Prusakom, Sasom, Bawarczykom, ale także i przeciwko Polakom, bo pamiętajmy, że w armii cesarstwa niemieckiego walczyły przecież dziesiątki i setki tysięcy obywateli państwa niemieckiego polskiego pochodzenia. Jak słusznie, Kamilu, powiedziałeś, w naszej zbiorowej świadomości tutaj w Polsce Amerykanie, czy raczej amerykańska machina wojenna kojarzy nam się jednak z II wojną światową, bo z II wojny światowej wyłoniło się to Światowe Imperium Amerykańskie. Natomiast w amerykańskiej percepcji budowania ich sił zbrojnych ta pierwsza wojna światowa zajmuje miejsce nie mniej istotne jak II wojna światowa, tym bardziej, że większość amerykańskich oficerów, którzy dowodzili wielkimi, milionowymi armiami na polach II wojny światowej na całym świecie, w jakiś sposób była związana z amerykańskimi siłami ekspedycyjnymi, które w momencie zakończenia wojny składały się z dwóch armii, pierwszej i drugiej armii amerykańskiej, a w listopadzie 1918 roku, już po zawieszeniu broni z Niemcami, rozwinięto jeszcze trzecią armię amerykańską. A więc na koniec to była grupa armii złożona z kilkudziesięciu dywizji, potężne zgrupowanie złożone z 2 milionów żołnierzy, z czego 1 milion w jednostkach bojowych i 1 milion w jednostkach zabezpieczenia. Amerykanie w czasie I wojny światowej po raz pierwszy stworzyli masową armię i to w dzisiejszym, nowoczesnym, w pełni przemysłowym tego słowa znaczeniu, dlatego że dla Amerykanów największą traumą i największą ich wojną była mimo wszystko wojna secesyjna, ich wojna domowa z XIX wieku, ale jeśli chodzi o liczby, to pierwsza wojna światowa była już czymś nieporównywalnie większym. Nowoczesna, wielka armia amerykańska narodziła się w I wojnie światowej i to bardzo ciekawie, obrazowo, krok po kroku na łamach swojej książki pan Jarosław Wojtczak opisuje. Amerykańska armia lądowa w momencie wybuchu I wojny światowej liczyła raptem około 100 tysięcy żołnierzy, a do 1918 roku w różnej formie powołali Amerykanie pod broń ponad 4 miliony ludzi, z czego 2 miliony skierowali do Europy.
Innymi słowy, między 1917 a 18, w ciągu 2 lat, Ameryka stworzyła po raz pierwszy w takiej wielkości nowoczesne lądowe siły zbrojne, ponieważ nawet w kwietniu 1917 roku, kiedy amerykański prezydent Wilson poprosił kongres o zgodę na wypowiedzenie wojny Niemcom, to i tak armia amerykańska liczyła tylko 300 tysięcy żołnierzy, podczas gdy każda armia ówczesna zmobilizowana mocarstwa europejskiego liczyła miliony ludzi. Więc Amerykanie startowali wiosną 1917 roku praktycznie od zera, by jesienią 1918 roku mieć na teatrze prawie 2 miliony ludzi. I o tym również jest książka pana Jarosława, dlatego że tutaj na łamach Lasu Argońskiego 1918 autor kreśli bardzo ciekawy sztych. Nie jest to tylko opis samej bitwy, chociaż samemu starciu poświęca on ponad 100 stron i szczegółowo opisuje ruchy poszczególnych dywizji korpusów z obu stron w czasie tej morderczej jesiennej kampanii w Szampanii, ale niezależnie od tego autor wprowadza czytelnika dokładnie, krok po kroku, w uwarunkowania, jak to się stało, że nagle milion amerykańskich żołnierzy, a konkretnie tam w tej Szampanii we Francji, czyli w ramach pierwszej, a potem pierwszej i drugiej armii, jak to się stało, że 600 tysięcy amerykańskich żołnierzy tam się w ogóle znalazło. Jakim cudem kraj, który w 1914 roku miał strukturę wojsk lądowych niemalże milicyjną i organizacyjnie tkwił nadal w wojnie secesyjnej, miał zupełnie anachroniczną strukturę armii. Jak to się stało, że w roku 1918 ta sama armia miała kilkadziesiąt dywizji, miała ciężką artylerię, miała setki samolotów, setki czołgów. I o tym też jest ta książka. Ona pokazuje przyczyny wejścia Stanów Zjednoczonych do wojny, pokazuje rozbudowę amerykańskiego potencjału bojowego i wreszcie pokazuje użycie amerykańskiej siły zbrojnej w Europie między 1917 a 1918 rokiem. Wspomniałeś tutaj, Norbert, że wielu amerykańskich dowódców z okresu II wojny światowej zaczynało właśnie w tych siłach ekspedycyjnych amerykańskich. Czy możesz podać parę przykładów tych postaci znanych z II wojny światowej, które swój jakby debiut czy chrzest bojowy zaliczyły właśnie w Europie? Oczywiście mogę, zresztą pozwala na to niezależnie od wszystkiego również lektura książki, dlatego że pan Wojtczak, opisując te zmagania, jeżeli w tych zmaganiach biorą udział osoby, które potem wyróżnią się w późniejszych dekadach historii Stanów Zjednoczonych, to siłą rzeczy poświęca im trochę czasu. W 35. Dywizji Piechoty mamy oficera artylerii Harry'ego Trumana. Wszyscy miłośnicy historii II wojny światowej na pewno znają generała Pattona, zawadiackiego dowódcę 3. Armii Amerykańskiej, który walczył w 44. i 45. roku w Alzacji i Lotaryngii. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Patton wcześniej, w 1918 roku, dowodził czołgami amerykańskimi właśnie w czasie walk w Szampanii. Pod Reims walczył chyba jeden z najbardziej znanych później amerykańskich generałów, a w 1918 roku dowódca dywizji Douglas MacArthur. Wielu tych generałów i polityków amerykańskich, którzy potem w latach 40., 50. czy 30. XX wieku będą kształtować amerykańską politykę albo amerykańską armię, uczyło się wojennego rzemiosła po raz pierwszy i naprawdę w 1918 roku we Francji. To jest bardzo charakterystyczne, zwłaszcza dla Pattona, i to opisuje ciekawie właśnie Wojtczak. Amerykanie w 1918 roku walczyli głównie w Szampanii, w rejonie Metzu czy na zachód od Nancy. Dokładnie w tym samym miejscu potem jesienią 1944 roku przyjdzie mierzyć się żołnierzom 3. Armii generała Pattona, więc można by powiedzieć, Patton wraca 2 razy w to samo miejsce. I w 1918 i w 1944. I o ile my dzisiaj łatwiej możemy wskazać właśnie, gdzie Patton walczył w 1944 niż w 1918 roku, a Harry Truman jest dla nas prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie oficerem 35. Dywizji Piechoty, o tyle w amerykańskiej kulturze po dzień dzisiejszy ten 1918 rok w okopach wojny pozycyjnej, morderczej wojny we Francji, jest nadal bardzo silny. Do legend armii amerykańskiej przeszła historia zaginionego batalionu. Symbolem tej wojennej legendy jest gołąb pocztowy Cher Ami, drogi przyjaciel. Kiedy dzisiaj przyjedziemy do Waszyngtonu i będziemy zwiedzać Smithsonian Institute, to możemy go tam nadal spotkać. Po śmierci został wypchany, został w ten sposób jakby upamiętniony, dlatego że to był ostatni gołąb pocztowy, jaki był do dyspozycji majora Whistleya, dowódcy 1. Batalionu 308. Pułku Piechoty 154. Brygady Piechoty 77. Dywizji Piechoty USA. To był ostatni gołąb pocztowy, który
który Whitley wysłał do dowództwa, informując, gdzie znajduje się jego batalion, a w tym konkretnym przypadku również prosząc, aby amerykańska artyleria nie raziła okrążonych własnych wojsk, próbując im pomóc. Ale w tej amerykańskiej percepcji I wojny światowej historia okrążonego batalionu, który 3 października 1918 roku prawie 700 amerykańskich żołnierzy zostaje odciętych przez Niemców w trakcie amerykańskiej ofensywy właśnie w Szampanii, w tymże lesie argońskim. I do 8 października przez 5 dni żołnierze ci walczą w okrążeniu i 2 na 3 albo zginie, albo zostanie rannych, albo jest niezdolnych do walki. Ten batalion ponosi 72% straty, ale się nie poddaje. I między 3 a 8 października 1918 roku ten zaginiony batalion stopniowo znajdował się na ustach wszystkich. 3 października o tym, że jest jakiś problem, wiedział oprócz oczywiście dowódcy batalionu, dowódca dywizji 77. 4 października to już był problem na szczeblu korpusu. 6 października już John Pershing, dowódca armii amerykańskiej, wiedział, że jest problem, że batalion w trakcie natarcia został odcięty od Niemców i jak to powiedział dowódca korpusu, dowódcy dywizji, sam generał Pershing interesuje się losem tego batalionu, a 8-9 października można by powiedzieć, że obrońcy heroiczni, zwycięzcy, bo wytrwali w tym oblężeniu, doczekali deblokady, byli już na ustach wszystkich, na ustach gazet w Paryżu, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie i tak buduje się legendę, tak buduje się esprit de corps własnej armii przez zwycięskie, heroiczne, a trudne boje, które, jakże to amerykańskie, znajdują jednak happy end. Nie dla wszystkich oczywiście, bo nie każdy doczekał odblokowania, ale ten zaginiony batalion, symbolika oblężonej twierdzy, do której jednak ostatecznie dochodzi odsiecz, jest dla Amerykanów bardzo ważna. To zbudowało ich morale, to zbudowało ich legendę z I wojny światowej, a dzień 8 października 1918 roku i to pan Jarosław Wojczak w swojej książce bardzo ładnie pokazuje, dlatego że to jest autor, który potrafi od ogółu przejść do szczegółu, czyli z jednej strony obserwujemy działania wojenne na szczeblu korpusów i dywizji, które przesuwają się na mapie, po czym właśnie nurkujemy w taki epizod, walkę pojedynczego batalionu, ale bardzo konkretnego batalionu, który to epizod jest niezwykle ważki, bo w pewnym momencie sam dowódca armii pilnuje tego, żeby ten batalion został jednak oswobodzony i ten 8 października 1918 roku jest dla Amerykanów datą symboliczną, bo wtedy właśnie nie tylko następuje oswobodzenie zaginionego batalionu, ale również w strefie natarcia nieodległej 82. Dywizji ma miejsce przypadek, kiedy to kapral Alvin York bierze na czele swojej drużyny do niewoli 132 Niemców, a zabija kilkudziesięciu innych. Jego kompania ponosi duże straty, wszyscy oficerowie giną lub zostają ranni, w związku z czym dowództwo przejmuje kapral York, doskonały strzelec, który uzbrojony w karabin i w pistolet likwiduje liczne niemieckie gniazda karabinów maszynowych. To jest scena jak z filmu, kiedy Niemcy próbują go zastrzelić, strzela do niego kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich, żadna kula go nie trafia. York bierze do niewoli grupę żołnierzy niemieckich, w tym paru oficerów, którzy widzą to, że ich żołnierze nie są w stanie go zabić. I jeden z niemieckich oficerów, znający angielski, podchodzi w trakcie walki do kaprala Yorka i mówi: niech pan przestanie zabijać moich żołnierzy, ja wydam komendę, żeby oni się wszyscy poddali, bo jak oni się wszyscy nie poddadzą, to pan ich w końcu wszystkich pozabija. Ta zgoła, można powiedzieć, nieprawdopodobna filmowa scena, kiedy de facto jeden żołnierz zabija kilkudziesięciu przeciwników, a bierze do niewoli 132, jest z jednej strony opisana dosyć szczegółowo właśnie na łamach książki Las Argoński 1918, ale to jest w amerykańskiej kulturze niezwykle ważne. Ludzie tacy jak York mają swoje pomniki, są symbolem odwagi i heroizmu żołnierza amerykańskiego i zostali oczywiście za swoje niezwykłe czyny odznaczeni najwyższymi medalami, zresztą nie tylko amerykańskimi, bo kapral, a potem sierżant York otrzymał nawet kilka polskich odznaczeń. W okresie międzywojennym był po prostu międzynarodową sławą. Był człowiekiem, który niemalże sam obezwładnił kompanię przeciwnika, co jest rzeczywiście zjawiskiem niesamowitym. I książka Las Argoński 1918 jest z jednej strony
opisem całej ofensywy. Jest opisem narodzin armii amerykańskiej skierowanej do Europy pod dowództwem Johna Pershinga. Ale jest jednocześnie właśnie książką, gdzie możemy zapoznać się z takimi niezwykłymi niuansami, z takimi epizodami, które na tyle ważą, że w Polsce ponad 100 lat po tychże wydarzeniach znajdują się historycy i pisarze, którzy dalej je uwieczniają. Ale co jest niezwykle istotne, oba te wydarzenia mamy ładnie osadzone w kontekście. A czy na łamach tej książki dowiadujemy się, jak ważny dla pierwszowojennych zmagań był udział armii amerykańskiej w wojnie w Europie? Można by powiedzieć, że właśnie przede wszystkim o tym jest ta książka. Kiedy zaczyna się bitwa, to bitwa jest skutkiem, a nie przyczyną pewnych zjawisk. Musi być państwo, które jest w stanie zmobilizować ludzi, przerzucić ich w określony punkt, zabezpieczyć, rozwinąć logistykę, stworzyć siły zbrojne i dopiero przystąpić do walki. Amerykański wkład w pierwszą wojnę światową jest, powiedziałbym, nieco niejednoznaczny, ale niewątpliwie jest rozstrzygający. I to doskonale widać właśnie na łamach tej książki, dlatego że nawet może nie te 2 miliony żołnierzy miało charakter decydujący, chociaż też miało, bo ostatecznie armia amerykańska jesienią 1918 roku odpowiadała w sposób samodzielny za 25%, a więc 1/4 długości frontu zachodniego w Europie. Dzięki Amerykanom udało się uzyskać kilkunastoprocentową przewagę w liczbie dywizji, a kilkudziesięcioprocentową w zakresie ludzi nad Niemcami. Ta wielka wojna była przede wszystkim wojną liczb i 2 miliony żołnierzy amerykańskich, z czego 1 milion na froncie, z czego przede wszystkim 600 tysięcy w ramach pierwszej armii, to ważyło. To był żołnierz bitny, to był żołnierz liczny. Armia amerykańska była tym czynnikiem, który przeważył szale. Amerykanie weszli do walki bardzo późno tak naprawdę. Pierwsi amerykańscy żołnierze zginęli na froncie zachodnim jesienią 1917 roku, a realnie pierwsze związki taktyczne, pierwsze dywizje amerykańskie weszły w szerszym zakresie do walki w czerwcu i lipcu 1918 roku, ale ważne jest, kiedy weszły. Kiedy odpierano ostatnie ofensywy niemieckie. Niemcy wyprowadzili w 1918 roku serię ofensyw. Chcieli powalić Francję, chcieli zdobyć Paryż. Armia amerykańska była jednym z tych czynników, który im na to nie pozwolił. Ale nie jedynym i nie decydującym. Natomiast jesienią, kiedy armie alianckie rozpoczęły już wielką ofensywę, to już Amerykanie odgrywali zdecydowanie większą rolę. To już było kilkadziesiąt dywizji na froncie i to już było samodzielne zaangażowanie na poziomie jednej, a potem dwóch armii ogólnowojskowych. Generał Pershing, można by powiedzieć, wszedł na scenę jako ostatni, w ostatnim akcie wielkiego frontu zachodniego, ale był jednym z tych czynników, które przeważyły szale. Tak naprawdę armia amerykańska w pełni zaangażowana była na froncie zachodnim we wrześniu, październiku i listopadzie 1918 roku, a Amerykanie walczyli 2,5-3 miesiące, pomijając kilka dywizji, które wsławiły się, jak powiedziałem, już wiosną i latem. Stąd moje określenie, że ta rola Amerykanów była niejednoznaczna. To znaczy, oni przybyli licznie na zmęczonego przeciwnika, na wyczerpanych już w gruncie rzeczy Niemców, ale tych Niemców trzeba było jeszcze jednak, powiedzmy, dobić i tutaj rola Amerykanów była właśnie kluczowa. Poza tym ta niejednoznaczność wynika z tego, że, i to jest może mniej dostrzegalne, wojna jest również zjawiskiem ekonomicznym. I jak zauważa pan Wojtczak, wejście Ameryki do wojny wiosną 1917 roku nie było decydujące w zakresie tego, że nagle Amerykanie przysłali żołnierzy, bo to był proces. I w 1917 roku jeszcze właściwie armia amerykańska w Europie nie istniała. Mimo, że już latem generał John Pershing przybył ze swoim sztabem, to tak naprawdę Amerykanie potrzebowali ponad roku, żeby w ogóle zaistnieć na froncie, a 1,5 roku, żeby zacząć odgrywać na nim istotną rolę, bo przecież, tak jak powiedziałem, musieli zbudować armię z niczego. Ale inny był jeszcze ważny element amerykańskiego zaangażowania już w roku 1917 i to był element ekonomiczny. Pan Wojtczak zauważa, że gdyby nie wejście Stanów Zjednoczonych do wojny, to być może Wielkiej Brytanii i Francji zabrakłoby pieniędzy na dalsze jej prowadzenie. Gdyż Amerykanie udzielali w 1917 i w 1918 roku kredytów swoim
sojusznikom na łączną kwotę ponad 7 miliardów ówczesnych dolarów. To było bardzo ważne. Można by powiedzieć, że amerykański żołnierz i amerykański dolar. To były te czynniki, które tutaj bardzo zaważyły. A dlaczego mówię amerykański żołnierz, a nie amerykańska armia? Bo to też jest bardzo charakterystyczne i wielokrotnie to też możemy przeczytać na łamach Lasu Argońskiego. Otóż Amerykanie przysłali ludzi, ale amerykański superprzemysł, ta największa gospodarka świata już wówczas, ona się dopiero musiała nauczyć produkować broń, zwłaszcza dla wojsk lądowych i dla lotnictwa, bo marynarka miała tu jakby trochę większe doświadczenie, ale wojska lądowe i lotnictwo amerykańskie w I wojnie światowej dopiero się uczyły, istniały w powijakach. Więc to Europa, mająca milionowe armie, miała nowoczesny, rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Ameryka nie. Amerykański żołnierz w I wojnie światowej walczył często przy użyciu francuskiego czołgu, francuskiej armaty, brytyjskiego samolotu. Innymi słowy, ciężki sprzęt, z którym pierwsza armia generała Pershinga poszła do walki w 1918 roku, w większości, pomijając broń ręczną, dostarczyli Francuzi i Anglicy. Amerykanie dopiero musieli się nauczyć, jak się produkuje w dużych ilościach nowoczesne systemy artyleryjskie, nowoczesne samoloty bojowe czy czołgi. I o tym również jest na łamach tej pozycji dosyć dużo. Amerykanie, można więc by powiedzieć, że budowali armię ucząc się, obserwując swoich sojuszników, dostając od nich broń, a właściwie kupując od nich tą broń. I jednocześnie rząd amerykański sam finansował jakby swoich aliantów w ich wysiłku wojennym. Amerykanie w dużych ilościach weszli na front zachodni w ostatnich 3 miesiącach zmagań, ale niestety doświadczyli tego samego piekła, którego od 1914 roku doświadczali Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, ale nawet na froncie zachodnim, Rosjanie, Austriacy czy zgoła Portugalczycy. Ale bitwę o Las Argoński wygrali. Amerykańska ofensywa, chociaż z trudnościami, ofensywa wieloetapowa, która zaczęła się we wrześniu, a zakończyła wraz z zawieszeniem broni w połowie listopada, była amerykańskim zwycięstwem. Zmusiła wojska niemieckie, zwłaszcza walczącą tutaj niemiecką 5. Armię, do stopniowego odwrotu i była jednym z kilku czynników decydujących o tym, że dowództwo niemieckie nakazywało już ewakuację z Francji pobitych swoich wojsk. Amerykanie przełamali się przez linię Hindenburga na północ od Lasu Argońskiego, wyrzucili Niemców z tego odcinka Szampanii za cenę ponad 120 tysięcy rannych, zabitych i zaginionych i ten koszmar wojny pozycyjnej, gdzie decyduje materiałowa młócka, gdzie tak naprawdę miny, artyleria, karabiny maszynowe prowadzą do wielkich strat po obu stronach, gdzie kontrataki, ataki, działania pozycyjne przeplatają się z natarciami czołowymi, z kontratakami, z nawałami artyleryjskimi. To wszystko, ta męka, ta groza wojny materiałowej frontu zachodniego 1918 roku jest na łamach książki pana Jarosława Wojtczaka bardzo dobrze opisana. Więc to jest pozycja, która pozwala zapoznać się z narodzinami armii amerykańskiej w Europie, historią tego amerykańskiego korpusu ekspedycyjnego. Możemy prześledzić go i w makro, i w mikroskali, od decyzji Kongresu USA, od decyzji o tworzeniu wielkiej armii, o objęciu dowództwa przez generała Pershinga, po jakże lokalne, jednodniowe albo kilkudniowe, ale jakże doniosłe epizody w postaci wyczynu kaprala Yorka albo walki o uratowanie zaginionego batalionu 77. Dywizji Piechoty. Wszystkich naszych słuchaczy zatem, których zainteresowały te jakże barwne, a jednocześnie, tak jak mówisz, umieszczone w szerokim kontekście historie, zapraszamy po sięgnięcie po książkę pana Jarosława Wojtczaka. Linki do księgarni Bellony tradycyjnie umieściliśmy w opisie odcinka, a tymczasem, Norbert, dziękuję ci za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.